reprezentuję firmę Consilium Invest. Proszę Państwa, wakacje to zwykle taki leniwy okres na rynkach. Aktywność inwestorów jest dużo niższa w porównaniu do innych pór roku. Natomiast w tym roku za sprawą niespłaconego długu Grecji oraz bańki spekulacyjnej na rynku chińskim jest zupełnie inaczej. Każdy dzień przynosi ogromną zmienność, a luki weekendowe sięgają nawet 100 pipsów. I w takim momencie wielu traderów zadaje sobie pytanie, to już, czy no, czeka nas, czy jesteśmy w przeciągu wielkiego kryzysu. Jak w takim razie, w takim momencie inwestować, gdzie lokować swoje środki? I na to pytanie odpowie nasz dzisiejszy gość, autor poczytnego bloga Independent Trader.pl, znany inwestor Trader21. Witam cię serdecznie. Witaj Łukasz, dobry wieczór Państwu. W takim razie, Trader, oddaję Ci głos, a Państwa prosiłbym zostać do końca webinaru, ponieważ dla uczestników Consilium Invest przygotowało małą niespodziankę. Sześć minut w plecy. Miałem drobny problem techniczny, także spróbuję to nadrobić. Na pewno bez szkody dla Was. Jeżeli chodzi o generalnie zabezpieczenie kapitału, to powiem szczerze, że ja już dawno przygotowałem się na tego typu ewentualności, jak rozpad strefy walutowej, w której jesteśmy, czy ewentualne problemy japońskie. No, zawczasu generalnie trzeba się przygotować do wielu rzeczy. Obecnie rzeczywiście pękła nam bańka spekulacyjna na rynku chińskim, natomiast w tym przypadku mieliśmy tak naprawdę jeden taki event na odosobnionym rynku. No, ostatecznie 1,5 roku temu rynek chiński był jeszcze jednym z tańszych rynków na świecie, po czym po prostu został doceniony przez rynek. Kapitał popłynął w tym rynku. W ostatniej fazie mnóstwo indywidualnych inwestorów rzuciło się do inwestowania, zgłoszonych ogromnymi zyskami, jakie wcześniej giełda chińska przyniosła. Ostatecznie w kwietniu, bodajże do połowy maja, tygodniowo w Chinach otwierano 4 miliony kont inwestycyjnych i niestety większość z tych kont otwierały osoby, które nie miały zielonego pojęcia o inwestowaniu. Inwestowały w giełdę, przepraszam, dlatego że wyceny rosły. Nikt się absolutnie nie zastanawiał nad tym, czy wyceny spółek na rynku chińskim są tanie, drogie. Każdy po prostu chciał załapać się na górkę. No, skończyło się to po prostu tragicznie. Każda mania nie kończy się bardzo ostrym upadkiem. Dobrze, przejdźmy zatem do dzisiejszego webinaru. W skrócie Wam omówię kilka rzeczy. Zacznę przede wszystkim od stanu globalnego rynku akcji. Powiem Wam, w którym momencie jesteśmy i czego możemy się spodziewać. Następnie omówię Wam efekt pęknięcia bańki na długu rządowym, z którym mieliśmy do czynienia, zależnie w którym kraju, generalnie między lutym a kwietniem tego roku osiągnęliśmy maksymalne wyceny. I od tego momentu te obligacje zaczęły nam spadać i będą podążać moim zdaniem w jednym kierunku. Na koniec omówię Wam kierunki przepływów finansowych. Ostatecznie, jeżeli kapitał ucieka z jednej grupy aktywów, zawsze przenosi się w inne aktywa. To nie jest tak, że nagle nam kapitał wyparowuje. Tak jest, ale powiedzmy częściowo. Natomiast najważniejszą rzeczą w prognozowaniu jakichś przyszłych ruchów, przyszłych zmian są po prostu przepływy finansowe. I na koniec po prostu opowiem o aktywach finansowych, które sam lokuję własne pieniądze. Jeżeli chodzi o obecną Polskę, to niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale jesteśmy w najdłuższej hoście od 80 lat. Jeżeli weźmiemy, momencie, dostaję informację, że jest troszkę cicho, spróbuję podgłośnić mikrofon. Poproszę o informację na czacie, czy teraz jest lepiej. Halo, halo, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, jest OK. Wracam w takim razie do prezentacji. Dzisiaj generalnie jesteśmy, jak powiedziałem, w ostatniej fazie najdłuższej hossy od 80 lat. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 18 cykli koniunkturalnych, to okaże się, że obecna hossa jest absolutnie najdłuższą hossą we wszystkich 18 cyklach i bije w zasadzie wszystkie poprzednie cykle na głowę. Tak dla porównania, obecnie ceny akcji rosną od 330 tygodni. Średnia dla pozostałych 17 cykli to jest 155 tygodni, więc generalnie obecna hossa jest już dwukrotnie dłuższa
niż średnia dla rynku. Ktoś zadał pytanie, czy mowa o giełdzie w Stanach Zjednoczonych? Tak, są to dane dla Standard & Poor's. Czemu akurat wzoruje się na Standard & Poor's, a nie giełdzie polskiej? Dlatego, że ona wyznacza trendy i wyznaczała przez ostatnie 80 lat. Generalnie, jeżeli kapitał płynie na rynki akcji, mowa na przykład o Stanach Zjednoczonych, to podnoszone są wyceny na wszystkich giełdach na świecie. Od tego są oczywiście wyjątki. No, giełda w Stanach Zjednoczonych nam rosła w zasadzie nieprzerwanie przez ostatnie 3 lata. Nie było nawet 10-procentowej bessy, czy tam korekty, możemy tak nazwać. Natomiast rynek polski stał w miejscu, rynek rosyjski spadał. Rynek chiński w pewnym momencie przez 3 lata stał w miejscu, po czym doszło do tego wystrzału 100%, o którym powiedziałem. Tak, rzeczywiście, w Polsce jest konsolidacja. Natomiast mówię o rynku Stanów Zjednoczonych, dlatego że on jest bardzo wysoko skorelowany, w zasadzie większość rynków akcji jest bardzo wysoko skorelowana z rynkiem w Stanach Zjednoczonych, dlatego jest to powiedzmy taki punkt odniesienia. Później Wam pokażę na konkretnych przykładach poziom relacji. Teraz tak, jeżeli chodzi o wzrosty na Standard & Poor's na przestrzeni ostatnich 6 lat, czy tam od marca 2009 roku, to giełda amerykańska dała już zarobić 215% versus średnia 107%. Są to najwyższe wzrosty, a po najwyższych wzrostach zazwyczaj przychodzi potężne odreagowanie. Możemy tutaj się troszkę spierać, czy to są rzeczywiście duże wzrosty. Ostatecznie inflacja w Stanach Zjednoczonych nie jest tak niska jak sobie CPI na poziomie, nie wiem, 1,5% czy 2%, tylko na przykład jeżeli byśmy się posłużyli metodologią badania inflacji, której rząd jeszcze Stanów Zjednoczonych używał w latach 80., to okaże się, że inflacja kształtuje się na poziomie 7,5% do 10%. Później Wam to pokażę dokładnie na wykresach. Także te wzrosty są też częściowo zniwelowane przez inflację, z jaką mieliśmy do czynienia w tym samym okresie. Natomiast nie zmienia to faktu, że na większości giełd mamy bardzo wysokie wyceny. W Stanach Zjednoczonych na przykład mamy obecnie historycznie wysoki poziom margin debt. Margin debt to nie jest nic innego jak miara ilości akcji zakupionych na kredyt. Czyli generalnie, jeżeli jesteśmy zazwyczaj w ostatnim razie hossy, każdy uważa, że akcje już teraz będą tylko rosły, bo nam się gospodarka rozwija i wszystko pięknie i na rynkach panuje optymizm, bardzo wysoki optymizm, który jest zazwyczaj synonimem ostatniej fazy hossy, to ludzie chcą jak najwięcej kapitału wpakować w akcje. Niestety, wielu z nich, oprócz tego, że wpakuje wszystkie oszczędności, to jeszcze zaciąga kredyt. I z ewidentnym przykładem pęknięcia bańki napompowany właśnie margin debt mieliśmy do czynienia ostatnio w Chinach. W momencie, kiedy mnóstwo osób bierze kredyty czy pożyczki po to, żeby za uzyskane w ten sposób pieniądze akcje, musi zastawić te akcje. Okay, póki nam wyceny akcji rosną. One rosną, firma, która nam udzielała pożyczkę się cieszy, bo wartość zabezpieczenia, czyli wartość akcji jest dużo, dużo większa niż kredyt, który udzielili. Ostatecznie dochodzi do pęknięcia. I co wtedy się dzieje? Firmy, które udzielały pożyczek na zakup akcji, zaczynają panikować. Osoba, która kupiła akcję na kredyt, dostaje telefon. Albo przepłacisz kredyt, albo my sprzedajemy twoje akcje. I zazwyczaj, kiedy nam się giełda obsuwa o 10, 15, 20, bądź tak jak na przykład ostatnia po 30 parę procent, to większość osób już nie ma pieniędzy, żeby spłacić ten kredyt. I firmy, które ten kredyt udzielały, licytują błyskawicznie. Kiedy stawiają je na sprzedaż, byle tylko odzyskać największą część pieniędzy. I w sytuacjach, w których mamy poziom akcji kupiony, mamy wysoki poziom akcji kupionych na kredyt, bardzo łatwo jest o drastyczny spadek indeksów giełdowych. Jednocześnie wysoki poziom margin debt wyznacza nam zazwyczaj szczyty giełdowe. Czy tym razem będzie tak samo? No, czas pokaże. Zobaczymy. No, tutaj absolutnie nie jest w stanie przewidzieć tego, co się stanie w najbliższych miesiącach. Możemy co najwyżej szacować jakieś prawdopodobieństwo pewnych ruchów. Jeżeli generalnie chodzi o ostatnią hossę, z tym mamy do czynienia od 2009 roku, to hossa jest w zasadzie oderwana od realiów. Poprzednia hossa, która skończyła się w 2000,
roku czy w 2007, ona była w miarę oparta na fundamentach. Mieliśmy gospodarkę, która się rozkręciła, mieliśmy minimalne bezrobocie, mieliśmy rosnącą inflację, ale inflację nie rosnącą na skutek dodruku pieniądza, tylko na skutek zwiększenia tempa cyrkulacji pieniądza w gospodarce. I to była tak zwana zdrowa inflacja. Obecnie mamy całkowite oderwanie rynku akcji od fundamentów gospodarczych. Większość wycen akcji rośnie, dlatego że wiele korporacji zwiększa na przykład swoje zadłużenie, zaciągając tani i łatwo dostępny kredyt, po to, żeby skupić własne akcje. Mamy zerowe stopy procentowe. Generalnie, w momencie, kiedy stopy procentowe rosną, ceny akcji nam zaczynają spadać. No jest to odwrotna korelacja. Problemem dodatkowym jest to, że banki centralne, jeżeli ostatecznie dojdzie do załamania się tej kostce, w przeszłości miały pewne narzędzia interwencji. Generalnie, czy to kosta 2000, czy 2007, kiedy się kończyła, mieliśmy w miarę wysokie stopy procentowe i kiedy dochodziło do bessy, banki centralne reagowały w ten sposób, że obniżały stopy procentowe i wpompowywały troszkę pieniądza w system finansowy. Rosła nam Halo, czy mnie słychać? Okej, przepraszam za ten kolejny problem techniczny. Mam nadzieję, że już się to dzisiaj nie powtórzy. Wracamy do punktu piątego, czyli generalnie w poprzednich końcach hossy banki centralne mogły obniżyć stopy procentowe po to, żeby złagodzić przebieg bessy. Dobra, Infield, włączyliście mi teraz głos, bo on co chwilę zanika. Muszę potwierdzać, że przyjmuję. Ok, dobra, mam potwierdzenie, znów mnie słychać. Czyli generalnie w 2009 roku banki centralne obniżyły w zasadzie do zera oprocentowanie, obniżyły stopy procentowe na całym świecie, po to, żeby przywrócić zaufanie. Zazwyczaj w przeszłości stopy procentowe obniżano tylko nieznacznie i tylko na pewien okres. W tym momencie banki centralne w zasadzie pozbyły się możliwości wpływania na rynki finansowe. Czyli w momencie, gdyby się dzisiaj zapoczątkowała BESSA, to jej przebieg mógłby być niezwykle gwałtowny, dlatego że banki centralne nie mają już specjalnie narzędzi, żeby taką bessę hamować. Tutaj na przykład macie ponad 100-letni wykres obrazujący, czy akcje są drogie, czy tanie. Tutaj jest w zasadzie zaprezentowany taki współczynnik cena przez zysk, w którym zyski kompanii, które mogą się zmieniać na przestrzeni, nie wiem, poszczególnych kwartałów, wzięto w zasadzie zyski firm z ostatnich 10 lat. Zyski, które były powiedzmy przed 10 laty, zaktualizowano o wskaźnik inflacji. Jest to dosyć dobry miernik pokazujący, czy ceny akcji są drogie, czy tanie, z którego pozbywamy się jakichś takich krótkoterminowych wahań. I tu możecie łatwo zobaczyć, że poziomy, na jakich jesteśmy obecnie, mieliśmy tuż przed krachem 2009 i raz tylko mieliśmy wyższe w roku 2000, kiedy w zasadzie na Nasdaqu mieliśmy niesamowitą bańkę. To był czas, w którym wystarczyło założyć firmę internetową, nie przedstawić żadnego planu, nie bawić się w żadną sprzedaż, tylko mieć coś w nazwie związanego, nie wiem, z .com. I już mogliśmy taką firmę wprowadzić na giełdę, przeprowadzić IPO i zebrać kilka milionów. To tylko pokazuje, jak ekstremalnie ludzie byli oderwani od realiów ekonomicznych. Czyli dzisiaj generalnie jesteśmy na bardzo wysokich poziomach i na przestrzeni ostatnich 100 lat wyceny były wyższe w zasadzie tylko raz, w 2000 roku.
Tu widzicie, jak te poziomy się przedstawiały, ceny do zysku na przestrzeni ostatnich 10 lat. Dzisiaj jesteśmy na poziomach, w zasadzie z których rozpoczęła się ostatnia bessa z 2007 roku. Jeżeli chodzi o poziom margin debt, czyli akcji zakupionych na kredyt, to widzicie jest z kolei tutaj. Niebieska linia obrazuje Wam na przestrzeni ostatnich 20 lat, jak zachowywały się akcje. Poziom długu rośnie, linia czerwona, rosną nam akcje. Dochodzimy do momentu, w którym ceny akcji załamują, akcje zaczynają spadać i co się dzieje? Firmy, które udzielały kredytu, nagle zaczynają wyprzedawać te akcje po to, żeby odzyskać kredyt. Tu jest w zasadzie stuprocentowa korelacja. Ceny rosną, rośnie nam także poziom długu. I poziom długu jest zawsze rekordowy w momentach, w których giełdy bądź ceny akcji osiągają szczytowe poziomy. Rok 2000, rok 2008, dzisiaj jesteśmy mniej więcej na tym poziomie. To pokazuje jasno. Jesteśmy w takim trendzie wznoszonym. On oczywiście odzwierciedla utratę siły nabywczej dolara. Czy giełdy załamią się za miesiąc, za 2 czy za pół roku? Tego nie wiem. Ale jest to kolejne potwierdzenie, że mamy do czynienia naprawdę z drogimi akcjami. I to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Polsce. Tu na przykład macie wskaźniki ceny przez zysk, bądź ceny przez zysk, czyli CAPE. Cena przez zysk od ceny przez zysk Shillera różni się tym, że w tym wskaźniku bazujemy na zyskach kompanii za ostatnie 12 miesięcy. W przypadku Shillera bierzemy pod uwagę ostatnie 10 lat, analizowane do obecnej wartości o wskaźnik inflacji. Generalnie mówi się, że mamy do czynienia z tanimi rynkami akcji, jeżeli cena przez zysk jest poniżej 8. W przedziale 8-16 mamy akcje neutralnie wycenione. Wszystko powyżej 16 to jest bańka spekulacyjna. Podobnie mamy rekordowo niski poziom dywidendy. To są dane sprzed jakichś 6-7 miesięcy. Ja dosyć długo nie robiłem, nie aktualizowałem tego. Natomiast od tego czasu wyceny bądź wskaźniki cena przez zysk po prostu jeszcze wzrosły. Tu macie kolejne potwierdzenie tego, jak wygląda stan globalnych rynków finansowych. To jest w zasadzie, co Wam teraz prezentuję, jest to ulubiony wskaźnik Warrena Buffetta, określający, czy mamy tanie, czy drogie akcje. Generalnie sumujemy cały rynek akcji, sprawdzamy, ile wszystkie przedsiębiorstwa notowane w danym kraju na giełdach są warte i porównujemy je wartościowo w relacji do PKB danego kraju. Tutaj każdy w zasadzie kraj należy osobno rozpatrywać, natomiast tutaj mamy naniesione dane pochodzące z 22 krajów. Generalnie w 20 przypadkach. Halo, witam Was ponownie. Czy mnie słychać? Okej, dobra, lecimy dalej. Przepraszam Was, jeszcze nigdy nie miałem tylu awarii podczas webinaru. Wczoraj był minimalny problem z internetem, natomiast to, co dzisiaj się dzieje, to generalnie przechodzi wszelkie pojęcia. Czyli tak jak wspomniałem, tuż przed tym, jak nas rozłączyło, w 20 przypadkach na 22 badane, mowa o największych giełdach na świecie, wchodzimy w rekordowe poziomy kapitalizacji giełdy w relacji do wielkości gospodarki. W Stanach Zjednoczonych indeks mierzący łączną kapitalizację wszystkich notowanych tam spółek nazywa się Wiltshire 5000. I on jest wyceniany mniej więcej dzisiaj na około 20 bilionów dolarów. Więc dzielimy wartość wszystkich spółek przez PKB danego kraju. W Stanach Zjednoczonych to będzie bodajże jakieś 18 bilionów dolarów. I wychodzi nam relacja procentowa. Jeżeli mamy BESS-ę, to kapitalizacja jest dużo mniejsza i mamy powiedzmy 9 miliardów, 9 bilionów do 18, czyli 50%. Dzisiaj ten skok w Stanach Zjednoczonych bodajże jest 120-130%. I w ten sposób zbadaliśmy 22 kraje
I tylko w dwóch przypadkach giełdy były poniżej mediany. Była to giełda rosyjska, która jest najtańszą giełdą na świecie. I giełda rosyjska, w której handel został w zasadzie zablokowany 2 tygodnie temu i nie wiadomo kiedy ruszył. Wszystko jest związane generalnie z całym zamieszaniem wokół greckiego długu. Czyli tak jak widzicie, w zasadzie pod każdym zem rynek akcji, globalny rynek akcji jest przeszacowany. Efekt zerowych stóp procentowych, darmowego kredytu i oczekiwań co do przyszłej inflacji związanej z dodrukiem. No ostatecznie podaż pieniądza na poziomie banku centralnego w zasadzie nam się podwoiła na przestrzeni ostatnich 6 lat. Pytanie, jak długo uda nam się utrzymać wyceny akcji na obecnych poziomach. Ja obecnie zmniejszyłem moje zaangażowanie na rynek akcji do minimalnych w zasadzie poziomów. No ale generalnie, jeżeli chodzi o mój portfel, to zostawię to na koniec. Przejdźmy zatem teraz do rynku długu. Jak kształtowały się zmiany na rynkach obligacji? W 2008 roku, kiedy rozpoczął nam się kryzys finansowy związany z bankructwem Lehman Brothers, ograniczono płynność finansową. Generalnie banki nie wiedziały, jakie aktywa mają inne instytucje finansowe. I tą płynność zatrzymano. Żeby to wyratować, banki centralne uruchomiły w zasadzie bezprecedensowy proces wtłaczania pieniędzy w system. Chwilę później okazało się, że mamy dużo większy problem. Kończą nam się chętni na zakup długu. Jest takim przyjemnym poziomem, powyżej którego dług jest niespłacalny, 90% w relacji do PKB. Czyli jeżeli dług danego kraju przekracza te 90%, jeszcze nigdy w historii nie udało się tego długu uczciwie spłacić. Inwestorzy zdają sobie z tego sprawę. Jeżeli kraj dochodzi do takiego poziomu, to ma dwie możliwości. Albo rozpocząć dodruk waluty i skupować dług i spłacać go w zasadzie, spłacać inwestorów bądź posiadaczy długu zdewaluowane pieniądze, albo ogłosić bankructwo. Stany Zjednoczone, Japonia i wiele innych krajów wybrały pierwszą metodę, czyli dodrukowujemy dolarów, jenów po to, żeby skupić dług, którego nikt nie chce. Natomiast w Europie wybraliśmy metodę dzięki Niemcom bankructwa. Grecja już raz ogłosiła bankructwo, co w zasadzie zostało wyciszone w mediach w 2012 roku, kiedy to wielu inwestorów, dług grecki został zredukowany bardzo poważnie, natomiast wielu inwestorów zgodziło się na porozumienie, otrzymamy 15-20% naszej wierzytelności. Reszta natychmiast, natomiast resztę umorzymy. Sprawa została wyciszona po to, żeby nie rozlała się na kolejne kraje, tak jak Hiszpania czy Włochy. Ale generalnie sytuacja na rynku długu, która już była problemem w 2008 roku, nie została w żaden sposób rozwiązana. Problemy zaczęły się tylko powiększać. Ostatecznie, jeżeli mamy zerowe stopy procentowe, to koszty obsługi długu nam maleją. Więc politycy nie mają żadnych skłonności do ograniczenia długu, do spłacenia go, zredukowania. Ostatecznie, skoro mała część pieniędzy podatników z podatków idzie na spłatę długu czy odsetek od długu, no to co za problem, żeby ten dług jeszcze zwiększyć? I w pewnym momencie okazało się, że wszystkie kraje bardzo chętnie się zadłużają, tylko brakuje nam chętnych na zakup obligacji. I rentowność obligacji nagle zaczęła rosnąć. I ludzie w bankach centralnych nagle zaczęli panikować. Jeżeli drastycznie wzrośnie nam rentowność, to co się stanie z zabezpieczeniem na rynku derywatów? Więc banki centralne zaczęły drukować pieniądz na potęgę i skupować za niego obligacje rządowe. Po to, żeby nie doprowadzić do pęknięcia bańki na rynku długu rządowego.
Banki centralne, co jest w zasadzie mistrzowskim posunięciem, bankom centralnym udało się pokonać inwestorów na całym świecie, że skoro banki centralne inwestują w obligacje, to jest to inwestycja, na której nikt nie może stracić. Mieliśmy już kilka takich przypadków, że inwestorzy ładowali kapitał w dług tego kraju, jak chociażby Grecji. W pewnym momencie dochodziło do pewnych problemów. Co się działo? Banki centralne ten dług przejmowały. W Stanach Zjednoczonych, kiedy Fed w szczytowym momencie drukował 85 miliardów miesięcznie, za to 80 miliardów, 85 miliardów, 45 szło na kupienie długu rządowego, który był w posiadaniu banków komercyjnych. Za pozostałe 40 skupował MBS-y, czyli takie feralne hipoteki, kredyty zabezpieczone hipotekami, w zasadzie śmieciowe dokumenty. W Europie było podobnie. Jakiś czas Europejski Bank Centralny wstrzymywał się bardzo z tym skupem, natomiast później poprzez różnego rodzaju fundusze przejęto ten dług. Więc inwestorzy dostali konkretny przykaz. Inwestujmy w te obligacje, spada ich rentowność, a jeżeli emitent będzie zagrożony bankructwem, to i tak się nic nie stanie, bo skupi od nas Europejski Bank Centralny czy inne banki centralne. I doszliśmy do takiego poziomu, w którym inwestorzy kupowali obligacje nie po to, żeby zainkasować 2, 3 czy 4% odsetek rocznie, ale tylko i wyłącznie po to, żeby odsprzedać je za rok i zainkasować powiedzmy 10% zysku wynikające ze spadku rentowności. Wiele osób nie wie, co to znaczy wzrost ceny obligacji i spadek rentowności. To tłumaczę to na prostym przykładzie. Załóżmy, że dzisiaj to może złe określenie. Mamy rok 2012 i kupujemy obligacje danego kraju, 10-letnie obligacje, które płacą nam 4% rocznie. Czyli kupujemy papier, który mamy trzymać przez 10 lat, nasze pieniądze zyskamy za 10 lat, ale z każdym rokiem będziemy otrzymywali 4% rocznie odsetek. Nagle zmienia się rentowność. Spadają stopy procentowe, dlatego że są chętni na zakup naszych obligacji. Czyli ich cena rośnie, spada rentowność. Czyli w momencie, rok później, się okazuje, że średnia rentowność dla obligacji jest 3%, a nasze obligacje płacą 4%. Nasze obligacje są więcej warte niż nowe obligacje. W związku z czym są chętni inwestorzy, żeby te obligacje od nas odkupić. I w ten sposób na spadających stopach procentowych fundusze inwestycyjne zarobiły ogromne pieniądze. Każdy kupował obligacje nie po to, żeby inkasować odsetki, tylko po to, żeby odsprzedać je, nazwijmy to kolejnemu, naiwnemu, po wyższej cenie. I na początku tego roku doszliśmy w zasadzie do zerowego oprocentowania. Banki próbowały przekonać, oraz politycy próbowały przekonać inwestorów na całym świecie, że mamy deflację, w związku z czym możemy wprowadzić negatywne stopy procentowe. I ktoś zadał pytanie na czacie, czemu nie wprowadzić zerowych stóp procentowych, ujemnych stóp procentowych. Otóż banki centralne próbowały. Szwajcarski Bank Centralny wprowadził negatywne oprocentowanie. Szwajcarskie obligacje przez pewien moment były gwarancją straty. Czyli jeżeli my kupujemy obligacje danego kraju, które są negatywnie oprocentowane, ładujemy w nie powiedzmy 1 000 000 zł, to po kolejnych 10 latach odzyskamy załóżmy 995 tysięcy. Czyli nie dość, że pożyczamy nasze pieniądze, to jeszcze mamy gwarancję straty. I banki centralne myślały, że uda się taką sytuację utrzymać. Tyle, że z punktu widzenia inwestorów mających wybór, czy kupić obligacje, które gwarantują straty, czy załadować pieniądze w gotówkę, wybór był prosty. Pozbywamy się natychmiast obligacji, pieniądze przenosimy w gotówkę. Po pierwsze, nie narażamy się na stratę, taką jak w przypadku obligacji o negatywnej rentowności. Po drugie, pozbywamy się ryzyka niewypłacalności emitenta. Po trzecie, pozbywamy się ryzyka drastycznej utraty wartości obligacji w sytuacji, w której na przykład stopy procentowe nagle zaczęłyby rosnąć. Więc inwestorzy, mając wybór, obligacje będące gwarancją straty, negatywne oprocentowanie oraz gotówka,
nagle zaczęli porzucać obligacje i przenosić swój kapitał do gotówki. I banki centralne zdały sobie sprawę, że stanęły pod ścianą. I w tym momencie inwestorzy na całym świecie, którzy kupowali obligacje nie po to, żeby inkasować odsetki, tylko wyłącznie w celach spekulacyjnych, zorientowali się, że obligacje osiągnęły maksymalne ceny i wyższych cen już nie będziemy mieli. I to jest sytuacja, z którą dzisiaj mamy do czynienia na rynkach długu. Każdy wie, każdy inteligentny inwestor zdaje sobie sprawę, że ceny obligacji osiągnęły szczyt w lutym bądź na przestrzeni lutego, marca bądź kwietnia, zależnie w którym kraju. I teraz te ceny zaczynają spadać. Problemem, jaki dzisiaj mamy na rynku długu, jest absolutny brak płynności. Przez te ostatnie kilka lat bardzo dużo obligacji skupiły banki centralne, skupiły fundusze i nagle instytucje, które chcą się pozbyć długu, chętnie by się go pozbyły, tylko mamy drugą stronę. Jeżeli ktoś chce pozbyć się obligacji, to ktoś inny musi je kupić. I brakuje nam kupców. Na rynku generalnie długu bardzo ograniczyła się płynność. Mamy bardzo dużo sprzedających i absolutny brak płynności. Dodatkowo kończy nam się wiara w banki centralne. Banki centralne dzisiaj, żeby utrzymać rentowność na obecnych poziomach, musiałyby wejść na dużo wyższy poziom, jeżeli chodzi o skalę do druku, niż miało to miejsce na przestrzeni ostatnich lat. 85 miliardów w Stanach Zjednoczonych, czy około 80 w Europie, to jest absolutnie nic, jeżeli weźmiemy pod uwagę łączną wartość długu. Fed, Bank Japonii, Szwajcarski Bank Centralny, czy Europejski Bank Centralny plus Bank Chin, żeby powstrzymać ucieczkę z rynków obligacji, musiałyby przyspieszyć druk w mojej ocenie 4-5-krotnie. Ale jeżeli to zrobią, to w błyskawicznym tempie zaczynają się dewaluować pieniądze. Dlatego, że przyspieszenie do druku będzie takim gwoździem do trumny, jeżeli chodzi o wartość pieniądza. I teraz jest mi ciężko powiedzieć, czy banki centralne pozwolą na wzrost rentowności i restrukturyzację długu. Restrukturyzację podobną, jak wcześniej wspomniałem, na przykładzie Grecji. Zadłużenie danego kraju jest zbyt duże, żeby mogło być obsługiwane, więc dany kraj musi się porozumieć z inwestorami. Inwestorzy zazwyczaj godzą się na obniżenie, odcięcie 50% na przykład wartości zadłużenia, w zamian za to, żeby pozostała część została spłacona. Ale w takiej sytuacji to oznacza 50-procentowe straty. Jeżeli ktoś odcina się od części długu, to zawsze jest druga strona, dla której ten dług był aktywem. I tu jest bardzo duży problem wśród różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych, bądź funduszy emerytalnych. Dlatego, że fundusze emerytalne, mając w statucie obowiązek ostrożnego zarządzania aktywami swoich klientów, były zmuszone przez lata do lokowania pieniędzy w rzekomo bezpieczne obligacje rządowe. Te obligacje nie są bezpieczne. Dzisiaj one są wręcz gwarancją straty. No, takie są fundamenty. Pewnych czynników nie jesteśmy w stanie odwrócić. Albo wyceny obligacji polecą drastycznie w dół, ze względu na to, że zacznie rosnąć rentowność, albo banki centralne przyspieszą dodruk na tyle, żeby skupować obligacje, utrzymując sztywnie ich rentowność, ale pieniądze, które po latach otrzymamy z tych obligacji, które ciągle utrzymały swoją wysoką cenę, pieniądze same się zdewaluują. Może nie tyle pieniądze, co waluty. Generalnie obligacje, które odkupimy za kilka czy kilkanaście lat, będą miały nieporównywalnie niższą wartość czy siłę nabywczą w stosunku do obecnego pieniądza. Jeżeli chodzi o sam kryzys długu, tutaj bardzo dużo oliwy do ognia dolewa Martin Armstrong. Martin Armstrong generalnie jest bardzo dobrym prognostykiem, jeżeli chodzi o cykle koniunkturalne. On swojego czasu został nawet oskarżony o wywołanie kryzysu rosyjskiego. Mianowicie on przygotowywał modele, bardzo skomplikowane modele ekonomiczne, które wskazywały, że ten kryzys na rynku rosyjskim musi nastąpić.
I on faktycznie nastąpił. Władze w Stanach Zjednoczonych, żeby wyciągnąć od niego cały algorytm, cały model, wsadził go wprost w więzienie, nie stawiając mu żadnych poważnych zarzutów. Przesiedział w więzieniu 9 lat. Został zwolniony bez prawomocnego wyroku. I teraz Martin jeździ po świecie i dalej promuje swój model. Jeżeli ja wiem o jego modelu, wiecie wy, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem wiedzą też miliony innych inwestorów. I teraz do rzeczy. Martin przewidział, czy jego model, że pod koniec tego roku, pomiędzy wrześniem a październikiem, nie pamiętam dokładnie, ma nastąpić krach na rynku długu rządowego. Więc generalnie może to być taka pewna samospełniająca się powiednia. Dlatego, że jeżeli ja wiem, jeżeli wiedzą o tym miliony innych inwestorów, to w obawie o tym, przed tym rzeczywistym kryzysem, każdy z nas pozbywa się obligacji rządowych, dlatego, że nikt nie chce zostać z aktywem, które po pierwsze już osiągnęło swoje maksymalne ceny, a po drugie jest duże prawdopodobieństwo, że jego cena zostanie znacznie zdewaluowana. Więc Martin, głosząc swoje prognozy, bazujące na całkiem niezłym modelu ekonomicznym, jest taką samospełniającą się przepowiednią. No, zobaczymy, czy z takim poważnym kryzysem długu będziemy mieli do czynienia we wrześniu, w październiku, czy może jednak banki centralne znajdą jakąś metodę na wybrnięcie z sytuacji. Kolejną bardzo ważną opcją jest kryzys na rynku długu obligacji długowych. O tym się w zasadzie nie mówi. Przez ostatnie 3-4 lata w Stanach Zjednoczonych niesamowicie wzrosła ilość produkcji ropy i gazu z łupków. Tylko od samego początku ten gaz i ropa była produkowana po kosztach wyższych niż tą ropę i gaz sprzedawano. Żeby wydobyć jedną jednostkę gazu w Stanach Zjednoczonych, potrzeba około 7 do 8 dolarów. Podczas gdy ten sam gaz jest sprzedawany, był sprzedawany na przestrzeni ostatnich 4 lat, w średniej cenie jakieś 3,50 do 4 dolarów, zależnie od okresu. Z ropą jest podobnie, chociaż w przypadku ropy firmy w Stanach nie musiały aż tyle dopłacać. W jaki sposób możliwe było wydobycie takiej ilości i jednocześnie dopłacanie cały czas do wydobycia? Otóż w momencie, kiedy mieliśmy zerowe stopy procentowe, firmy działające na długu, na firmy zajmujące się wydobyciem gazu metodą łupkową, emitowały obligacje płacące 10, 11, czasami 12%. I w momencie, kiedy inwestorzy mieli wybór, zerowe oprocentowanie na kontach, no to znajdowali się błyskawicznie chętni na obligacje płacące 10 czy 11%. I dzisiaj dług firm zajmujących się wydobyciem gazu i ropy w Stanach metodą łupkową osiągnął 2 biliony dolarów. To jest dług, który nigdy nie będzie spłacony, chyba że nagle jakimś cudem ropa nam podrożeje do 200 dolarów, a gaz do 14, jak na przykład w 2008 roku. Ja osobiście nie wierzę w takie wzrosty. Natomiast jeżeli nie będziemy mieli dużo, dużo wyższych cen gazu czy ropy, to mnóstwo firm upadnie pod ciężarem własnego długu. A to są 2 biliony dolarów. Dla przypomnienia, w 2008 roku kryzys na rynku kredytów hipotecznych rozpoczął się od upadku Lehmana, ale łączna wartość wszystkich hipotek wynosiła na tym 800 miliardów dolarów. Tutaj rynek długu łupkowego, który jest tykającą bombą, już przekroczył 2 biliony dolarów, czyli kwotę w zasadzie trzykrotnie większą. I o tym się na razie nie mówi. Także to jest kolejny problem, który może zainicjować błyskawiczną ucieczkę z rynku długu. Podobną sytuację mamy w Grecji, w Portugalii, we Włoszech. Już wcześniej wspomniałem o tej barierze 90% w relacji do PKB. Pytanie, jak długo uda się to jeszcze utrzymać. Ja osobiście nie mam już żadnej ekspozycji na obligacje rządowe, jeszcze nie mam jej od wielu lat. Na poniższym wykresie możecie łatwo zobaczyć, co się działo z rentowną obligacji w zasadzie większości krajów ze strefy euro plus Wielkiej Brytanii.
Pionowa linia obrazuje Wam, kiedy Europejski Bank Centralny rozpoczął skup. Czyli mimo, że od tego czasu na rynku pojawił się ogromny kupiec, i tak rentowność obligacji rządowych bardzo wzrosła. Gdyby Europejski Bank Centralny nie uruchomił fali zakupów, rentowność byłaby jeszcze wyższa. A jeżeli rośnie nam rentowność, spada nam jednocześnie cena. W Wielkiej Brytanii jest to samo. Do tego momentu wszyscy myśleli, że możemy wprowadzić negatywne stopy procentowe. W styczniu przyszło otrzeźwienie i rentowność długu Wielkiej Brytanii zaczęła rosnąć. W Stanach Zjednoczonych identycznie. W zasadzie na całym świecie nastąpiła ucieczka kapitału z rynku długu rządowego. Jeżeli chodzi tutaj o sam przykład Grecji, dlatego że to jest temat, który wiele osób nurtuje. Sam dług grecki nie jest dużym problemem. Gospodarka grecka odpowiada raptem za 3% PKB całej Unii. Dodatkowo ten dług został już przeniesiony w bezpieczne miejsca. Dług grecki był dużym problemem w roku 2011, w którym to większość obligacji greckich posiadały banki niemieckie, francuskie, hiszpańskie i włoskie. Żeby przeciwdziałać przed jakimś niekontrolowanym resetem bądź dużymi problemami prywatnego sektora bankowości inwestycyjnej, utworzono taki fundusz z pieniędzy podatników, dzięki któremu, który odkupił po prostu te obligacje. Instytucje finansowe, banki inwestycyjne zdawały sobie sprawę, że wartość tych obligacji jest zerowa, że ten dług nigdy nie zostanie spłacony. W związku z czym przekonały polityków o konieczności utworzenia pewnego funduszu. Podatnicy z Unii Europejskiej, ze strefy euro się na to zrzucili i fundusz skupił cały ten dług. Więc nawet gdyby dzisiaj ogłoszono pełne bankructwo Grecji, dla instytucji finansowych to nie byłby duży problem. Tutaj też kluczem jest sama definicja bankructwa, tak jak Wam wspomniałem wcześniej. W 2011 bądź 2012 roku, nie jestem teraz pewny, kiedy doszło do częściowej restrukturyzacji długu greckiego, największa batalia nie była o to, ile tego długu umorzyć, tylko czy nazwać cały proces bankructwa, czy nie. Chodziło o definicje i slogany prawne. Czemu? Dług był na tamtym czasie w posiadaniu banków inwestycyjnych w Europie. Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania. Natomiast cały dług był ubezpieczany przez amerykańskie instytucje finansowe. Więc pod naciskiem Stanów Zjednoczonych zdecydowano, że nie nazwiemy tego bankructwem, a jakąś formą restrukturyzacji, dlatego żeby amerykańskie firmy nie musiały pokrywać wierzytelności, które wcześniej ubezpieczyły. I ten przykład pokazuje, jak powiązane są dzisiaj instytucje finansowe. Czyli mamy dług danego kraju, on jest skupowany przez instytucję finansową z kolejnego kraju, a jeszcze w innym kraju ten dług jest ubezpieczany. Ale prawdziwym problemem, jak wspomniałem, nie jest Grecja, tylko jest Hiszpania, Irlandia, Włochy, Portugalia, być może Francja. Dlatego, że jeżeli Grecy nagle stwierdzą, ogłaszamy pełne bankructwo, mamy dosyć już reform narzuconych przez trojkę, nie spłacamy więcej naszego długu, to identycznym śladem pójdą kolejne kraje. Nie dlatego, że politycy dzisiaj by chcieli ogłosić bądź chcieliby wymusić restrukturyzację długu, tylko dlatego, że te informacje przedostaną się szybko do społeczeństwa i politycy, którzy dzisiaj są w kieszeni instytucji finansowych, zobaczą, że na hasłach podobnych, jakie sprawdziły się w Grecji, mogą dojść do władzy. I błyskawicznie pojawią się partie, które zażądają podobnych rozwiązań, jakie zastosowano w Grecji. A jeżeli weźmiemy pod uwagę rynek długu w Hiszpanii, w Irlandii, we Włoszech, we Francji, Portugalii, to mamy więcej 20-25-krotnie większe potencjalne straty. I to już zaczyna się poważny problem.
Tutaj w teorii z ratunkiem mógłby przyjść nam Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wyemitować ogromne ilości SDR-ów, czyli takiej Special Drawing Rights, tak zwanej ponadnarodowej waluty, która docelowo miałaby współistnieć w systemach finansowych. Natomiast w mojej ocenie sytuacja Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest zbyt kiepska, żeby można było SDR-ami załatać tutaj problem płynności. Jeżeli chodzi o inne wyjście z problemów długu, w przeszłości mogliśmy rozmawiać o ograniczeniu długu i wyjściu z niego poprzez wzrost gospodarczy. Czyli zadłużamy się dzisiaj po to, żeby sfinansować przyszły wzrost. To nie działa do końca. I poniżej pokażę Wam kilka wykresów obrazujących rzeczywisty stan gospodarki. Jak wspomniałem wcześniej, CPI, czyli miara inflacji, jest systematycznie zaniżana. Linią niebieską widzicie przebieg inflacji w Stanach Zjednoczonych. Zaraz Wam pokażę, czemu to jest tak ważne. Linią czerwoną, przepraszam. Natomiast linia niebieska odzwierciedla dane inflacji podawane przez Shadow Stats, bazując na metodologii, której używał rząd w Stanach Zjednoczonych do badania inflacji. W latach 80. przeprowadzono pierwsze zmiany, w latach 90. przeprowadzono drugie. Czyli rząd w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że nie mamy inflacji, podczas gdy używając tej samej metodologii używanej przez te same instytucje w latach 80. mamy 7,5%. Jaki z tego wniosek? Jeżeli realna inflacja jest 7,5% wyższa niż oficjalna publikowana, jeżeli rząd Stanów Zjednoczonych twierdzi, że mamy 2% wzrost gospodarczy, to realnie nam się gospodarka kurczy 5,5%. I to są prawdziwe dane. Wiele osób uważa, że dolar ma super perspektywy, wyjdziemy z długu, bo nam się pięknie gospodarka rozwija. Nie jest to absolutnie prawdą. I poznanie prawdziwych wartości inflacji i skorygowanie wzrostu gospodarczego o nią pokazuje nam, w jakim rzeczywistym stanie jest gospodarka. I to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie. Tu na przykład mamy poziom bezrobocia. Ostatecznie, jeżeli nam się gospodarka rozwija, firmy zaczynają produkować, zatrudniają pracowników, daje nam bezrobocie. Tu jest miara bezrobocia używana przez Stany Zjednoczone, którą oficjalnie się publikuje, to jest realna. 23% versus 5%. Kolejny bardzo wartościowy wskaźnik. Tempo cyrkulacji pieniądza. Jest to jeden z lepszych wskaźników obrazujących realny stan gospodarki. Generalnie, jeżeli nam się gospodarka ładnie rozwija, to ludzie generują oszczędności, nikt się nie obawia o swoją pracę i ludzie wydają pieniądze. Wydają je naprawdę szybko. Nikt się nie zastanawia, jak będzie jutro, tylko że no, nawet jeżeli stracę pracę, to mam oszczędności, poza tym pracę szybko odzyskam. I wszystko działa. W momencie, kiedy ludzie są bardzo niepewni o przyszłość, to 2 razy się zastanawiam, czy wydadzą każdą złotówkę czy dolara. I jak widzicie, tempo cyrkulacji pieniądza spadło do poziomów nienotowanych na przestrzeni ostatnich 55 lat. Niestety dla Polski nie mam takich miar, ale generalnie podobna sytuacja jest na całym świecie. Tu macie kolejny wskaźnik pokazujący rzeczywisty poziom globalnej gospodarki. Jest coś takiego jak Baltic Dry Index. To jest indeks obrazujący ceny transportu morskiego. Dużo towarów. Natomiast obecnie Baltic Dry Index szoruje po dnie. I od roku 2008, kiedy to naprawdę szedł na wyższy poziom, kiedy nam się rzeczywiście gospodarka rozwijała,
Spadliśmy do dzisiaj o 95%. I teraz zastanówcie się, w jaki sposób mamy dalej pompować hossę na rynkach akcji oraz w jaki sposób mamy wyjść ze spirali długu, która w perspektywie globalnej już dawno przekroczyła te magiczne 90%. Jeżeli chodzi o aktywa, w które możemy inwestować dzisiaj, ja to powtarzam moim klientom, piszę o tym bardzo często na blogu, zresztą nawet w prognozach na najbliższy, na rok 2015 podkreślałem, najważniejsze obecnie nie jest wygenerowanie zysków, tylko najważniejsze jest przeczekanie okresu bessy bez żadnych strat kapitałowych. Najważniejsza jest ostrożność i przechowanie kapitału. Dzisiaj generalnie mamy drogie akcje, mamy najdłuższą hossę od 80 lat. Jak ona może się skończyć? Piękny przykład mieliśmy ostatnio w Chinach. I wszystko jest dobrze, super optymizm, giełda będzie rosła, nagle trach, giełda nam spada w ciągu 2 tygodni o 33%. Zastanówcie się, czy chcielibyście stracić 1/3 kapitału inwestując w bardzo przewartościowane akcje. Polski rynek akcji akurat jest jednym z tańszych rynków. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli w perspektywie globalnej nastąpi ucieczka kapitału z rynków akcji, to ona dotknie także polski rynek. Jest to normalna prawidłowość. Polski rynek jest traktowany jako rynek, jest zaliczany do grupy rynków wschodzących. Globalni inwestorzy nie patrzą szczegółowo na to, jak wyglądają wyceny na rynku polskim, czeskim, węgierskim, tylko traktują nas jako taką jedną grupę krajów. I jeżeli zaczyna się ucieczka z rynków kapitałowych, ona jest bardziej gwałtowna na rynkach wschodzących, do których zalicza Polska. Czyli krótko mówiąc, globalne fundusze inwestycyjne, jeżeli nie ma super okazji na danym rynku, to się pozbywają akcji, pozbywają się obligacji i zostają z dużą ilością złotówek, z którymi coś trzeba zrobić. Najczęściej się ich pozbywają po to, żeby za nie kupić jakieś większe, bardziej stabilne waluty. Ciągle niestety inwestorzy są chowani jak psy Pawłowa, jeżeli coś się dzieje. Migrują do dolara. Ja osobiście nie mam ani dolarów, ani nie mam euro. Mam inne waluty, o których dalej wam powiem. Czyli generalnie, jeżeli chodzi o rynki akcji, bardzo duża ostrożność, a najlepiej omijanie większości rynków akcji z daleka. Inwestycje w dług, czyli obligacje, tu mamy w zasadzie gwarancję straty. Albo nam wzrośnie rentowność, czyli spadną nam ceny obligacji, albo emitent nam zbankruje. Albo będzie wszystko ok, zadrukujemy, mówiąc wprost, problemy i za parę lat odzyskamy nasze pieniądze, tyle że one będą warte ułamek tego, co dzisiaj. Na chwilę obecną też uważam, że inwestowanie w nieruchomości nie ma sensu. Jeżeli chodzi o rynek polski, to mógłbym bardzo dużo mówić na ten temat, natomiast myślę, że lepiej, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to po prostu zerknijcie do artykułu. Przeprowadziłem bardzo szczegółową analizę polskiego rynku nieruchomości. Generalnie mamy duży problem głównie z demografią. Odpływ ludności z rynku Polski plus konsekwencje kilku lat niskich stóp procentowych. Rynki nieruchomości są bardzo mocno skorelowane negatywnie ze stopami procentowymi. Czyli jeżeli spadają nam stopy procentowe, to kredyt jest łatwiej dostępny, ludzie chętniej kupują nieruchomości, bo widzą, że raty kredytowe są niskie i tym samym windujemy ceny nieruchomości. I odwrotna sytuacja, jeżeli stopy procentowe zaczną rosnąć, a będą rosną, bo jesteśmy teraz na historycznych minimach, no 2 miesiące temu się sytuacja odwróciła, to okaże się, że raty kredytowe w wielu przypadkach mogą być wysokie, żeby ludzi było stać na ich obsłużenie. To wtedy się dzieje, pozbywamy się nieruchomości, skoro nie możemy płacić, bo jest on zbyt dużym obciążeniem dla nas.
i ceny nieruchomości spadają. I to nie tylko dotyczy Polski, ale w zasadzie także na przykład REIT-ów. REIT-y to są takie fundusze zajmujące się inwestowaniem stricte w nieruchomości. Tutaj mamy mnóstwo REIT-ów, na przykład inwestujących w szpitale, w centra handlowe, bądź w obiekty przeznaczone na wynajem. Tyle, że REIT-y są bardzo mocno skorelowane z rynkami akcji. To są fajne wehikuły, one płacą przyzwoitą dywidendę. Natomiast one tą przyzwoitą dywidendę to płaciły powiedzmy 3-4 lata temu. Teraz w momencie, kiedy mieliśmy tani kredyt i hossę na rynkach akcji, hossa na rynkach akcji po prostu podpompowała też wycenę rejtów, czyli dzisiaj absolutnie nie ma sensu inwestować w nieruchomości także poprzez rejty. Lokaty bankowe także odpadają, dlatego że miesiące temu, generalnie inaczej, polski system bankowy jest dobrym systemem. Jest konserwatywny, polskie banki nie mają ekspozycji na rynek derywatów, tak w przeciwieństwie do banków z Europy Zachodniej czy ze Stanów Zjednoczonych. Cały system jest dobrze skapitalizowany. Natomiast 2 tygodnie temu Komisja Europejska wymusiła na 11 krajach wdrożenie przepisów prawa pozwalających na tak zwaną uporządkowaną likwidację banków. Chodzi o główną procedurę bail-in. Więcej przeczytacie na nich znowu na blogu. Niestety mam ograniczony czas i muszę po prostu pewne hasła tam tylko, nie wiem, rzucać, a szczegóły możecie sobie sami już doczytać. Konsekwencje bail-inu będą takie, że banki będące właścicielami polskich oddziałów bądź polskich banków mają wolną drogę w wydrenowaniu polskich oddziałów z gotówki. Do tej pory, jeżeli na przykład zagraniczny bank jak Santander czy UniCredit, które są większościowymi udziałowcami dwóch bardzo dużych polskich banków, gdyby w obliczu problemów nie mogły za bardzo ściągnąć kapitału z polskich banków, żeby ratować centralne, dlatego że KNF z dużym prawdopodobieństwem. Wdrożenie procedury bail-in pozwala już na takie transfery, byleby tylko nie dopuścić do lawinowej, takiej lawiny bankructw wśród sektora bankowego. Czyli generalnie wprowadzenie tego prawa bardzo podniesie ryzyko systemowe w polskim systemie bankowym. Teraz kilka słów odnośnie tego, w co ja inwestuję. Obecnie mam blisko 50% moich kapitałów inwestycyjnych ulokowanych w złocie i srebrze. Ja akurat bardziej preferuję srebro ze względu na trochę większe doświadczenie i w zasadzie odizolowanie inwestycji od emocji. Natomiast srebro jest aktywem dużo, dużo bardziej zmiennym od złota. Jeżeli chodzi o metale szlachetne, tylko i wyłącznie inwestuję w metale fizyczne, absolutnie nie żadne kontrakty terminowe, których jest w obrocie jakieś 100 razy więcej niż metalu fizycznego. Już mieliśmy wielokrotnie przypadki, w których cena kontraktów terminowych spadała, a metal był w stanie. Kilka dni temu, kiedy ceny srebra i złota nam dramatycznie spadły, mennica w Stanach Zjednoczonych zawiesiła całkowicie sprzedaż, tłumacząc się tym, że nie może dostać metalu fizycznego na rynku. Dlatego, że producenci metalu kopalnie zawiesili sprzedaż. Stwierdzili, sorry, w takich cenach to my się metalu nie pozbędziemy. Generalnie metale szlachetne, jak historia wielokrotnie pokazywała, są bardzo dobrą inwestycją w okresach niepewności. Bądź w okresach realnych stóp procentowych. A z takimi stopami procentowymi mamy obecnie do czynienia i nic nie wskazuje na to, żeby się zmieniło. W zasadzie nie może się zmienić. Dlatego, że jeżeli mamy średnią inflację rzeczywistą pomiędzy 5 a 7%, a stopy procentowe mamy na poziomie 1, czy w wielu dużych gospodarkach 0%, to mamy negatywne, ujemne stopy procentowe. I w takim otoczeniu metale szlachetne zazwyczaj dają bardzo dobre zwroty. Czy banki centralne bądź odpowiednik Rady Polskiej, Rady Polityki Pieniężnej może podnieść stopy procentowe? Nie może. Fed od dawna wspomina, że tak, będziemy podnosić stopy procentowe, ale gdyby Fed czy którykolwiek z innych banków centralnych już zrobił to,
to natychmiast podniesie to dramatycznie koszty obsługi długu. A dzisiaj każda gospodarka na świecie jest zadłużona na poziomie przekraczającym możliwość spłaty. Obecnie, mimo utrzymania zerowych stóp procentowych w Japonii, 25% dochodów podatkowych jest przeznaczonych na spłatę odsetek od zadłużenia. Jeżeli te stopy procentowe wzrosną, to nagle się okaże, że zbyt duża część z podatków idzie na spłatę długu, a tym samym ludzie zaczną buntować, bo zacznie brakować pieniędzy na inne rzeczy. Jeżeli przekroczymy pewien próg, to nie zostaje nic innego jak bankructwo. Czy złoto, srebro są tanie? Dobrym wskaźnikiem jest porównanie ceny metali szlachetnych, złota konkretnie, do akcji. I tutaj mamy taki prosty współczynnik, tak zwany gold dow ratio. Odwrotnie powinien napisać dow gold. W tych poziomach mieliśmy drogie akcje, tani metal. Historycznie najtańszy metal w relacji do akcji mieliśmy w 2000 roku, kiedy to za jedną jednostkę dołu, czyli głównego indeksu Stanów Zjednoczonych, mogliśmy kupić aż 30 uncji złota. Od 2000 roku giełdy nam spadały, jednocześnie cena złota nam rosła. W szczytowym 2011 roku na chwilę zbliżyliśmy się do 7 i był to już w miarę przyzwoity wskaźnik. Po czym weszliśmy znowu w czteroletnią korektę. Jest to korekta bardzo podobna do korekty, jaka już miała miejsce w wielkich hoście metala szlachetnych pomiędzy 71 rokiem a 80. Wtedy też cena metalu rosła w relacji do cen akcji, po czym mieliśmy odreagowanie i weszliśmy w historyczny rajd, w trakcie którego na szczycie w zasadzie jedna jednostka dołu kosztowała dokładnie tyle, co jedna uncja złota. Dzisiaj jedna jednostka dołu jest wyceniana na 18 tysięcy dolarów. Ja uważam, że na przestrzeni kilku lat jednostka dołu znowu się zrówna z ceną złota. Ale nie oznacza to, że złoto będzie kosztowało 18 tysięcy dolarów. Wydaje mi się, że w przeciągu kolejnych kilku lat ceny akcji znacznie spadną. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych giełdy nam spadną o 70%, czyli w kryzysie 2007-2009, a jednocześnie cena złota nam wzrośnie do 5000 bądź 5400, to w tym momencie nam się rzeczywiście zrównaje. Jeżeli ktoś uważa, że wzrost czterokrotne ceny, nominalnej ceny złota jest niemożliwe, to myślę, że powinien prześledzić to, co się stało pomiędzy 75 rokiem a 80. Tak w dużym skrócie. Kiedy oderwano cenę złota od dolara, złoto kosztowało 35 dolarów za uncję. Na przestrzeni kilku lat wzrosło do 200. Później mieliśmy tą sławną Bessę. Ona trwała niecałe 2 lata. Cena złota spadła o 50% z 200 dolarów na 100 dolarów. Po czym wyszliśmy w drugą fazę hossy i cena wzrosła ze 100 dolarów na 800. Bezpiecznie możemy przyjąć 600. Dlatego, że ten ostatni wzrost to był drastyczny wzrost i później spadek w okolicy 600 i cena zaczęła się nam stabilizować. Czyli generalnie ja uważam, że złoto jest jedną z niewielu aktywów, które jest wolne od długu. A dzisiaj mamy w systemie ogromne nagromadzenie długu. Ten dług musi pęknąć i w pewnym momencie zacznie nam brakować zaufania na rynku. W takich momentach zazwyczaj ludzie szukają bezpiecznej przystani, którą od tysięcy lat było złoto. Jeżeli teraz się zastanowić, czy lepiej złoto kupić, czy srebro, to tutaj nie ma idealnego rozwiązania. Są ludzie, którzy preferują stabilizację, jakość, wzrost ceny i dla nich jak lepsze jest złoto. Ja mam w złocie 1/3 mniej więcej moich kapitałów ulokowanych w metalach, 2/3 w srebrze. Czemu w srebrze? Dlatego, że srebro w odniesieniu tutaj stanie.
Tutaj macie wskaźnik ceny złota do srebra. I on tak oscyluje sobie pomiędzy 40 a 70. W 2011 roku, kiedy złoto nam kosztowało 1920, a srebro niecałe 50, współczynnik nam spadł w okolice 40. Obecnie znowu wzrósł nam do 70, nawet powyżej 70. Dzisiaj możemy powiedzieć, że srebro jest tanie w relacji do złota. Na chwilę wróćmy jeszcze. Czemu metale? Otóż złoto w błyskawicznym tempie wraca nam ponownie do systemu monetarnego. W przeszłości złoto zawsze było takim czynnikiem stabilizującym. Jeżeli mieliśmy pieniądz oparty na złocie, sztywno powiązany, to automatycznie politycy nie mogli dodrukować, czy bank centralny nie mógł dodrukować pieniądza, dlatego że był ograniczony ilością złota w posiadaniu czy to rządu, czy banku centralnego. W momencie, kiedy porzucano standard złota, bądź jakikolwiek sztywny link, nie było już żadnych hamulców. Politycy bardzo chętnie finansowali różnego rodzaju bzdurne projekty. Dodrukowywano na pieniądze i ostatecznie zawsze kończyło się upadkiem systemu monetarnego. Średnio pieniądz nieoparty na niczym utrzymuje się przez 27 lat. Te 27 lat to jest średni okres cyklu życia pieniądza nieopartego na niczym. I to jest oparte tysiącami przykładów. Dzisiaj jest kilka krajów, które zmierzają ponownie do oparcia swojej waluty na złocie. Głównym krajem są Chiny, które oficjalnie twierdzą, zresztą to samo twierdzą w 2009 roku, że mają rezerwy wynoszące nieznacznie powyżej 1000 ton. Natomiast prawda jest taka, że Chiny mają dzisiaj w rezerwach banku centralnego pomiędzy 8 a 10 tysięcy ton. Tutaj ciężko jest dokładnie prognozować, dlatego że większość zakupów jest utajniona. Jest wiele czynników, które pozwalają mi, czy tam osobom, z którymi współpracuję, domniemywać co do wielkości rezerw chińskich. Natomiast wiele wskazuje na to, że jeżeli Chińczycy ogłoszą ponowne, zaktualizują stan rezerw złota, to będzie to w okolicy pomiędzy 8 a 10 tysięcy. Być może Chińczycy będą musieli ogłosić właściwy poziom rezerw przed włączeniem juana do koszyka walutowego SDR-ów. Natomiast czy ogłoszą prawdziwy poziom, czy go także lekko zaniżą, nie wiem. Natomiast jest to czynnik, który z dużym prawdopodobieństwem wyzwoli ponowną cenę na rynkach złota i srebra. Czemu? Jeżeli nagle Chińczycy stwierdzą, że my nie mamy 1000 ton, tylko mamy już powiedzmy 6, 7, 8 tysięcy ton, to świat zacznie się zastanawiać, skąd to złoto popłynęło. Ok, 400 ton rocznie mogli sobie wydobywać, dlatego że jest największym producentem złota. Natomiast skąd i reszta? I nagle się okaże, że musieli odkupić od innych krajów. I zaczną się wielkie dywagacje. Czyje złoto popłynęło do Chin? Wiele krajów w takiej sytuacji zażąda złota, podobnie jak zażądała Holandia, Niemcy, Austria. I to przybierze na tempie. Wiele instytucji, które miało trzymać złoto, tak zwane polskie złoto jest w Londynie, nagle pod naciskiem wielu krajów będzie musiało to złoto skupić z rynku po to, żeby je przekazać do krajów macierzystych. I to jest kolejny czynnik zwiększający nacisk na wyższe ceny. Szwajcaria na przykład, Rosja, Austria przymierzają się do sprowadzenia całego swojego złota do kraju. Czemu? Dlatego, że politycy z tych krajów doskonale zdają sobie sprawę, że jeżeli chcą być w posiadaniu tego swojego złota, to złoto musi być zlokalizowane w kraju. Szwajcaria na przykład jako ostatni kraj odeszła od standardu złota. Szwajcarzy jeszcze do 1991 roku mieli swoją walutę opartą na złocie. Drugim krajem, który bardzo długo miał sztywną walutę, były Niemcy. Niemcy nie przywiązywali się tyle do standardu złota, co do mocnej waluty. Czemu? Dlatego, że Niemcy doświadczyli w XX wieku dwukrotnie hiperinflacji. Zdają sobie sprawę, jak destruktywna jest hiperinflacja dla gospodarki.
ostatecznie kraje, które są w stanie zapewnić stabilność systemu monetarnego, wiedzą, że stwarzają warunki do rozwoju gospodarczego. I tą rolą chcą i Chiny, chcieliś Rosja, być może Szwajcaria, Austria, Niemcy. Zobaczymy. Teraz jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o złoto i srebro, tylko i wyłącznie metal fizyczny, żadne kontrakty. Jest kilka ETF-ów na świecie, które są w miarę bezpieczne, jak nie wiem, Zürcher Kantonalbank czy ETF-y Erika Sprota, ale absolutną większość kapitału uważam, że powinniśmy mieć w fizycznym metalu i pod własną kontrolą. Nie żadne kontrakty terminowe, bo w sytuacji większych problemów okaże się, że cena papieru, za którymi stoi metal, będzie dążyła do zera. Podczas gdy metal może być do niedostania, albo dostania po dużo wyższych cenach. Na koniec jeszcze tylko odpowiem, czemu nie platyna, dlatego że platyna jest ciągle postrzegana jako metal monetarny. Platyna jest siedmiokrotnie rzadsza od złota. Ci bodajże jest cena albo zrównana ze złotem, albo minimalnie niższa. Koszt wydobycia platyny jest dużo, dużo wyższy niż złoto. Czemu zatem nie platyna, a nie złoto? Otóż połowa popytu na platynę pochodzi z przemysłu motoryzacyjnego. Natomiast 3 miesiące temu uwolniono pomiędzy 2 a 3 tysiące patentów na baterie do samochodów elektrycznych oraz na silniki elektryczne. Czemu je uwolniono? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast uwolnienie tych patentów na przestrzeni kolejnej dekady najprawdopodobniej zaowocuje przesunięciem się przemysłu motoryzacyjnego z silnika spalinowego na silnik elektryczny. I może za 10 lat, nie wiem, co czwarty produkowany samochód będzie samochodem elektrycznym. Czy tak będzie, to nagle bardzo nam się obniży popyt na platynę. Dlatego ja osobiście wolę unikać pewnych aktywów, jeżeli są one obciążone większym ryzykiem. Jeżeli chodzi o inne aktywa, mam także sporo obecnie gotówki ulokowanej w walutach obcych. Jeżeli chodzi o akcje, bardzo ograniczyłem moją ekspozycję do kilkuset tego całego portfela i ograniczyłem to do spółek wydobywających złoto i srebro poprzez ETF GDXJ. Czemu spółki? Dlatego, że one zapewniają mi dosyć duży lewar. Po pierwsze, od 2011 roku indeks małych spółek wydobywczych spadł 80%. Nie wiem, ile jest dzisiaj, może jest 83, może jest 85, poniżej szczytów. Ja w każdym razie pamiętam, wchodziłem w niego, jak było 83% od szczytów, po bardzo dokładnej analizie. I jest to poziom pozwalający mi na bardzo duży zwrot, mniej więcej z 2-3 lewarem w stosunku do cen samego złota. Czemu nie poszczególne spółki? Dlatego, że jeżeli przyjmiemy, załóżmy, że się mylę i cena metalu na przestrzeni kilku lat jeszcze utrzyma się na obecnych poziomach, nie będzie rosła. To z 10 spółek, 2 czy 3 zbankrutują, 3 będą sobie jakoś dać radę, kolejne 3 odniosą super sukces, a cena jednej z nich czy 2 wzrośnie 10 czy 20 razy i nie będzie to nic specjalnego, dziwnego. Natomiast ja osobiście wolę inwestować przez ETF, który mam pakiet 67 spółek, bo uważam, że mam troszkę większe bezpieczeństwo niż kupno akurat, nie wiem, 2 czy 3 spółek, które zwyczajnie mogą być w tych 2, które sobie nie poradzą na rynku. Mam także akcje na rynku rosyjskim, dlatego że rynek rosyjski w efekcie sankcji, w zasadzie całej histerii związanej z Rosją, jest rynkiem tańszym niż, jest najtańszym rynkiem na świecie, to jest po pierwsze, a po drugie jest rynkiem dużo tańszym niż nawet był rynek polski podczas dna BES-y w marcu 2009 roku. Więc jeżeli zacznie się w krótkim czasie globalna BES-a na rynkach akcji, to nie spodziewam się, że te wyceny spadną bardziej niż o 15-20%. Z drugiej strony potencjał do wzrostu jest ogromny. Wyceny na spółkach rosyjskich są dużo niższe niż były na rynku chińskim, z którego zaczęła się ta hossa, skończyła się ponad 100% wzrostami. Natomiast jest to rynek trochę niebezpieczny.
Mam troszkę kapitału w obligacjach korporacyjnych polskich, natomiast wygaszam już pozycję ze względu na coraz większe ryzyko związane z bail-inem, o którym mówiłem wcześniej. Jeżeli się okaże, że sytuacja na polskim rynku kredytowym bardzo się pogorszyła, to wiele firm może mieć problemy z wykupem obligacji. Dlatego generalnie obligacje, które miały na wysokie ceny, które miałem w swoim portfelu, się ich pozbyłem. Mam tylko w zasadzie już tylko obligacje pozabezpieczone hipotekami, czyli generalnie sytuacja jest w miarę komfortowa. Natomiast odchodzę od tego. Mam także sporą ekspozycję na gaz ziemny poprzez ETF, dlatego że ceny gazu są historycznie niskie. Jeżeli dojdzie ostatecznie do podjęcia banki na obligacjach łupkowych w Stanach Zjednoczonych, to możemy mieć podobną eksplozję ceny, jak mieliśmy na początku 2014 roku, kiedy bez wyraźnej przyczyny cena gazu była z 4,25. Dzisiaj cena gazu jest poniżej 3 dolarów, więc bardzo fajny próg wejścia. Natomiast w przypadku inwestycji w gaz ziemny musimy mieć na uwadze coś takiego jak koszt rolowania pozycji oraz efekt contango. Czym jest contango? Jest to proces na tyle skomplikowany, że odsyłam Was do artykułu, dlatego że musiałbym opowiadać z 15 czy 20 minut. Obecnie analizuję także surowce przemysłowe oraz rolne. Czemu przemysłowe? Dlatego, że są w ostatniej fazie, wydaje mi się, takiej 3-letniej bessy i ich ceny schodzą do poziomów, w których rozważam zajęcie ich pozycji. Natomiast jeżeli chodzi o surowce rolne, to w ogóle jest ciekawa sytuacja, dlatego że jeżeli niedawno miałem przed sobą wykres, który obrazował zachowanie surowców rolnych w odniesieniu do rynku akcji oraz rynku obligacji na przestrzeni ostatnich 18 lat. W tym okresie rynek akcji wzrósł o 160%, rynek obligacji wzrósł o 220%, a rynek surowców rolnych spadł o 30%. Czyli dzisiaj surowce rolne są tańsze o 30% niż było 17 lat temu. Dzisiaj kompletnie nikt się nie interesuje surowcami rolnymi i być może to być fajny moment wejścia, podobnie jak było, nie wiem, złoto w 2000 roku czy w 2001, którym także się nikt nie interesował. Tak na koniec, jeżeli chodzi o jeszcze o waluty, widzę, że też padają pytania. Mam waluty ulokowane mój portfel walutowy zawiera waluty kilku krajów. Dolar australijski oraz kanadyjski są to dwie waluty surowcowe. A dzisiaj, przed chwilą wspomniałem, mamy bardzo niskie ceny surowców, więc jeżeli miedź, aluminium, gaz, ropa zaczną nam drożeć, to z dużym prawdopodobieństwem nam wzrosną kursy obydwu walut. Mam franka szwajcarskiego ze względu na migrację kapitału wewnątrz Unii Europejskiej, czyli jeżeli nam się strefa euro zacznie rozpadać albo zaczną się problemy podobne jak w 2011 roku, to kapitał z dużym prawdopodobieństwem znowu będzie uciekał w kierunku bezpiecznego franka, a nie wierzę, że szwajcarski bank centralny po stratach, jakich doświadczył w związku z zategowaniem franka, po raz kolejny próbował sztywno powiązać kurs franka z euro. Mam koronę norweską ze względu na bardzo niskie ceny ropy. Nie wierzę teraz już, żeby ceny ropy wzrosły. Miałem ekspozycję na ropę od bodajże stycznia do marca bądź kwietnia, natomiast cena ropy już się ustabilizowała. No, nawet może z obecnych poziomów lekko spaść. Natomiast mam docelowo, że wierzę w wyższe ceny ropy oraz ceny gazu. I myślę, że korona norweska pozwoli mi na jakieś przyzwoite zwroty. Mam także juana chińskiego. Juana możecie nabyć. Niedawno się dowiedziałem od czytelników w jakichś kantorach w Warszawie. Ja go akurat mam poprzez konto moje w Saxo i tam mogę albo kupić juany, albo mogę kupić ETF, który inwestuje bezpośrednio bez żadnego lewaru moje środki w juan. Juana wierzę, dlatego że Chińczycy robią co mogą, żeby zwiększyć udział bądź odebrać część dominacji z dolara amerykańskiego i robią to bardzo mądrze. Dodatkowo, jeżeli ma
to najprawdopodobniej przełoży się to na wzrost jego kursu. I to z wielu powodów. Jeżeli Chińczycy ogłoszą bądź zaktualizują poziom rezerw złota, to w rynek pójdzie czytelny sygnał: yuan może docelowo być zabezpieczony złotem, co znowu wyzwoli cenę. O obligacjach korporacyjnych już Wam w zasadzie powiedziałem, że część kapitału w złotówkach. Może tutaj jedną część muszę podkreślić. Kapitał, który mam ulokowany w obligacjach korporacyjnych, zresztą które wygaszam, oraz walutę. To nie jest w mojej ocenie inwestycja. Jeżeli oczekiwane zyski, wydaje mi się, że tak będzie, to będę się cieszył. Natomiast jeszcze raz podkreślam, obecnie najważniejsze jest przechowanie kapitału. Dlatego, że najfajniejsze zwroty możemy osiągnąć w momencie, kiedy wejdziemy w niedowartościowany argumencie. Dobry moment jest wtedy, kiedy krew się leje, jak powiedział setki lat temu Rothschild. Jest to moment zazwyczaj, kiedy większość osób bądź większość inwestorów nie chce danego aktywa. Dzisiaj prawda jest taka, że absolutna większość osób nie chce słyszeć o inwestycji w złoto i srebro. Czemu? Bo złoto i srebro spada. Tak, spadło już dosyć dużo w ujęciu rowym. Natomiast w 2014 roku w większości walut, także w złotówce, cena złota wzrosła. Srebro dzisiaj jest na przykład mega niedowartościowanym aktywem. Większość osób, na przykład, które inwestowało w celach spekulacyjnych, czy złoto, czy w ciągu ostatnich 3 lat, się już ewakuowało całkowicie, czy tak zwane słabe ręce już się pozbyły tego aktywa. Natomiast ja docelowo wolałbym mieć znowu mój kapitał zdywersyfikowany pomiędzy jakieś fajne akcje, w które wejdę panią, które płacą przyzwoite dywidendę. A żeby dywidenda w ujęciu procentowym była odpowiednio wysoka, no to muszę zająć pozycję w tanich akcjach. Być może znowu wejdę w rejty w nieruchomościach, które jeżeli będziemy mieli, nie wiem, 50% przecenę, to zaoferują mi dywidendy na poziomie 10-12% plus szansę na aprecjację kapitałową. No i zobaczymy, jak będzie wyglądała cena złota i srebra na przestrzeni kolejnych lat. W mojej ocenie, jeżeli zacznie się walić system, to kapitał docelowo napłynie do metali szlachetnych. Pytanie, czy ta migracja kapitału rozpocznie się już jesienią tego roku, czy może przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać. Jeżeli chodzi o informacje, z których korzystam, bo najczęściej dostaję takie pytanie, to tutaj Wam załączam wykaz takich źródeł, z których ja czerpię moje informacje. Ja na momencik wyłączę mikrofon, bo widzę, że zadaliście bardzo dużo pytań. Ja je sobie szybko gdzieś wypunktuję. Zrobimy może 3-4 minuty przerwy i spróbuję Wam jeszcze odpowiedzieć na Wasze pytania. Także jeżeli macie jakieś rzeczy, na które Wam nie odpowiedziałem, zadawajcie teraz, a ja szybko spróbuję skopiować pytania i za 3-4 minuty wrócę do Was i odpowiadam. Łukasz, jak możesz, przejmij głos na chwilę. OK, dziękuję Ci, trader, za pierwszą część naszego Consilium Invest. Przygotować małą niespodziankę dla dzisiejszego webinaru. Otóż każda osoba, która była dzisiaj zarejestrowana na webinar, jeśli wyśle maila na support@consilium.invest.pl, poda hasło bonus, otrzymacie Państwo 2-tygodniowy dostęp do naszych usług, między innymi sygnałów w ramach 5 strategii, które na przestrzeni 1,5 roku zrobiły ponad na naszym portalu. Otrzymacie Państwo również dostęp do biblioteki, w której znajduje się ponad 14 tysięcy minut materiałów edukacyjnych, począwszy od psychologii inwestowania poprzez stricte techniczne zagadnienia price action, Ichimoku
prezentowane przez Andrzeja Haraburdę, który również tworzy nasz team. Jeśli chodzi o dzisiejsze nagranie, będzie dostępne już jutro po południu na naszym portalu i wszyscy Państwo dostaniecie taką informację z linkiem na maila. Także jeszcze raz support@consiliuminvest.pl. Wystarczy wysłać hasło bonus i przyznamy Państwu w ciągu 24 godzin pełny dostęp do naszych usług, głównie strategii Consilium Invest. IronFX, LMAX, XM i InstaForex. Panie Józefie, jeśli Pan ma konto w XM-ie, to proszę o kontakt właśnie na support@consiliuminvest.pl. Powiemy, co zrobić, żeby nasze usługi uzyskać już bez tego równego. Panie Janie, akurat nie współpracujemy z TMS-em ani z XTB, ale istnieje możliwość, jeśli Państwo nie chcą zmieniać brokera, istnieje możliwość wykupienia abonamentu. Oczywiście polecamy model z kontem handlowym, bo wtedy oczywiście to potwierdza nasz abonamentu na nasze usługi, czyli materiały edukacyjne, sygnały transakcyjne. Panie Tomaszu, nie. Część prowizji, którą my otrzymujemy od brokera i to nie zwiększa w żaden sposób pana kosztu, a co więcej, gdy wykonuje pan więcej transakcji, my możemy w pana imieniu negocjować warunek prowizja. Sygnały transakcyjne opracowuje nasz zespół. Każda osoba jest przydzielona do innej strategii. Takie szczegóły też panu mogę podać na maila. To jeszcze mam pytanie o IronFX. Także istnieje możliwość uzyskania usług, mając już konto w IronFX. Przepięcie jest bardzo, bardzo proste. Proszę takie szczegóły pytać w mailach. Ja i cały zespół konsultuję. Invest. Wiedzę, że trader przyznaje, wracam do prezentacji i wszystkie pytania co do usług Consilium Invest i bonusa, który chcemy panu państwu przyznać, proszę kierować na support@consiliuminvest.pl. Halo, jak mnie słychać? Dobra, to lecimy z pytaniem. Jak oceniasz przyszłość internetowego handlu walutami u brokerów typu XM? Ja osobiście z XM nie korzystam, więc ciężko jest mi tutaj się odnieść. Ja korzystam z SATO i z DIF z wielu względów, generalnie z małego lewaru, który zapewnia bezpieczeństwo, z konserwatywnej polityki i z minimalnych opłat. Jeżeli ja mam tam konta wielowalutowe. Generalnie, jeżeli chcę zrobić konwersję, nie wiem, z dolara amerykańskiego, który jest główną walutą, na euro czy na franka szwajcarskiego, to ponoszę opłaty z tyłu koszty przewalutowania po Forexie plus 0,5% prowizji. Czy przetrzymuję walutę w koncie bankowym w różnych krajach, czy na przykład w domu? Ja generalnie mieszkam w Hiszpanii i kapitał mój mam rozrzucony pomiędzy Estonię z poziomu, który inwestuję, ze względu na brak podatku od zysków kapitałowych, Polskę, Szwajcarię, Austrię. Jestem zwolennikiem trzymania obecnie jak największej ilości kapitału poza systemem. Jeżeli chodzi o na przykład brokerów, mieliśmy po 15 stycznia taką sytuację, że na skutek uwolnienia kursu franka jeden z brokerów w Europie nam się przewrócił. I do dzisiaj trwa proces ratowania go, więc generalnie
Ja wybieram moich współpracowników pod kątem tego, czy są bezpieczni, czy są konserwatywni, ale tak czy tak zakładam, że mój broker może w pewnych okolicznościach źle wyjść na jakichś zawirowaniach rynkowych. W związku z czym, jeżeli nie muszę trzymać wszystkich pieniędzy u brokera, to wolę gotówkę. Następne pytanie. Wpływ chińskiego krachu na inne giełdy. Obecnie krach w Chinach jest tak gwałtowny, nie ze względu na globalne przepływy. Globalne przepływy to na rynek chiński płynęły mniej więcej do lutego tego roku. Później wzrosty były pompowane już lokalnym kapitałem, czyli ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o inwestowaniu, przenosiły kapitał z różnych aktywów, czy po prostu z gotówki, z banków, czy pożyczały pieniądze i ładowały go w rynek akcji, licząc na większe wzrosty. Dlatego ten spadek obecnie jest tak gwałtowny. Mnóstwo z tych osób dostało wezwanie do spłaty kredytu, dlatego nam rynek chiński obsunął się o 30%, niektóre indeksy więcej, na przestrzeni ostatnich 2 tygodni. Natomiast nie wydaje mi się, żeby krach na chińskiej giełdzie miał duży wpływ na inne indeksy na innych krajach. Gdzie można bezpiecznie przechować złoto i srebro fizyczne? W Europie są dwie instytucje. Pierwsza to jest DustSafe w Wiedniu, zajmujący się anonimowym bądź oficjalnym przechowywaniem kosztowności. Drugi to jest szwajcarski Viamat. Do tego można jeszcze dołączyć skrytki bankowe, na przykład z PKO BP. W innych bankach raczej bym nie polecał. Przede wszystkim zawartość skrytek bankowych nie wschodzi do masy upadłościowej banku, natomiast w sytuacji dużych trzeba się liczyć z tym, jakie mogły być ograniczone, tylko nie 3 tygodnie. Następne pytanie. Czy warto inwestować w działki budowlane w okolicach Warszawy? Wcześniej ceny w wysokości stóp, te ceny już bardzo spadły z 2007 roku. Natomiast ja obecnie jeszcze bym nie kupował. Poczekałbym, aż Rada Polityki Pieniężnej kontrolę nad stopami procentowymi, a straci, jeżeli to spekulacyjne, nagle ucieknie z Polski. Jeżeli globalni inwestorzy nagle będą się obligacji polskich, w efekcie polityki pieniężnej będą robiły, co mogły, żeby zatrzymać odpływ i podniosą stopy procentowe, co przełoży się na wyższe raty kredytowe. I w takiej sytuacji, jeżeli na przykład dysponowalibyśmy gotówką, to warto byłoby już się rozglądać. Natomiast wiele razy powtarzałem, rynek nieruchomości bardzo zależy, to są rynki lokalne. W jednym miejscu możemy mieć bardzo drogie działki czy nieruchomości, tak dalej mogą się pojawiać okazje. Jeżeli dysponujemy gotówką, to myślę, że w perspektywie pół roku mogą zacząć się takie okazje pojawiać. Gdzie kupujesz waluty? Albo je kupuję, jeżeli trzymam je na koncie brokerskim, to kupuję je po prostu u brokera, natomiast ze względu na małe różnice kursowe. Natomiast jeżeli trzymam je poza systemem, to kupuję je w kantorze, w którym mam bardzo dobre warunki. Następne pytanie. Zapomnieliście o metalu jak palat, niezbędny do produkcji wszystkich rakiet. Palat rzeczywiście jest dosyć spekulacyjnym metalem. Czy jest tani w tym momencie? Ciężko mi jest powiedzieć. No, powiedzmy 20% od szczytów. Palat jest rzeczywiście wydobywany w Rosji. Mamy takie główne centrum. Natomiast palat jest metalem w dużej mierze przemysłowym. Ze względu na popyt przemysłowy wykluczyłem platynę. Natomiast palat, czy bym inwestował? Gdybym dokładnie prześledził, a nie robiłem tego od dawna, to tak, ale na pewno nie fizyczny palat, ze względu na bardzo duże marże dealerskie i problem od sprzedaży, przy odsprzedaży. Gdybym miał inwestować w palat, to skupiłbym się najprawdopodobniej na inwestycji poprzez ETF-y Zürcher Kantonalbank, ZKB.
Dalej. Czy w oczekiwaniu na spadki akcji, odkupieniu ich taniej, pieniądze są bardziej bezpieczne na rachunku maklerskim czy na koncie w banku? Ani tu, ani tu. W momencie, kiedy konto bankowe nam nic nie płaci, podobnie jak rachunek maklerski, ja nie widzę większego sensu w trzymaniu pieniędzy na koncie. Ja osobiście nie wiem, może na wszystkich krajach, jak z mojej konto osobiste i firmowe, może mam, nie wiem, 10 tysięcy euro. Generalnie staram się, jeżeli nie muszę trzymać pieniędzy w bankach bądź w instytucjach finansowych, to ich nie trzymam. W którym kraju najlepiej otworzyć konto bankowe dla dużych pieniędzy? Tak jak powiedziałem, staram się nie trzymać większych pieniędzy na kontach bankowych. Natomiast mogę tutaj przywołać na epizod z 2008 roku. Bukerskich w mojej firmie miałem szwajcarskie, które w pewnym momencie ogłosiły bankructwo. To nie jest tak, że jeżeli upada bank, to nagle sypie się cała struktura finansowa tego banku. Ja dostałem od mojego znajomego, który tam był wiceprezesem banku, telefon na zasadzie, słuchaj, za 2 tygodnie AIG już u nas nie będzie. AIG bankrutuje w Stanach, być może zostanie znacjonalizowane przez rząd. Natomiast my już mamy bardzo daleko posunięte rozmowy, nas ludzie z Abu Dhabi. Wszyscy pracownicy zostają, system operacyjny zostaje, zmieni się w zasadzie marka, nazwa i kilka formalnych rzeczy. I w taki sposób przeszedłem od jednego brokera do drugiego. Centrala AIG zbankrutowała, później została dofinansowana, znacjonalizowana rząd Stanów Zjednoczonych. Natomiast z mojego punktu widzenia jako klienta banków, które miałem konto brokerskie, no, niespecjalnie się zmieniło. Natomiast ciężko mi jest powiedzieć, czy na przestrzeni ostatnich kilku lat prawo finansowych, procedura bail-in bardzo podniosła ryzyko w krajach, które do tej pory były uznawane za bezpieczne. Także, jak powiedziałem wcześniej, ja wolę jak największą część kapitału trzymać poza systemem. Czy Standard & Poor's wejdzie na małe szczyty? Ja osobiście boję się inwestować już w akcje, natomiast wspomniany wcześniej Martin Armstrong prognozuje, że kapitał, który będzie uciekał z rynku obligacji rządowych, przesunie się właśnie w kierunku akcji w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy analitycy, z którymi staram się jakiś czas konsultować jakieś moje pomysły inwestycyjne bądź budować razem jakieś modele, uważają, że dolar nam się może wzmocnić bardzo. Ja osobiście w to nie wierzę. W lutym też napisałem artykuł, kiedy dolar przekroczy, doszedł na chwilę do 100 na dolara, to no i on oscyluje w okolicy 95-97. Natomiast Armstrong uważa, że dolar będzie tą bezpieczną przystanią i że kapitał z uciekających obligacji przeniesie się na rynek akcji. Że wejdziemy na nowe, dużo, dużo wyższe poziomy, że one będą oderwane od wszelkich realiów, jak giełda w Chinach w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy, tuż przed załamaniem. Także ciężko mi jest powiedzieć. Być może wejdziemy na nowe szczyty, natomiast wydaje mi się, że prawdopodobieństwo nowych szczytów jest dużo mniejsze niż prawdopodobieństwo sporego krachu. Przechowanie złota i srebra, tak się nie powiedziałem. Bank Ziemski, być może skrytki w PKO BP, wiedeński Viamat, nie przepraszam, wiedeński Safe oraz szwajcarski Viama, na przykład w magazynie bezcłowym Klotem pod Zurichem. Ja wiem, że ja teraz rzucam po prostu hasła takie, napisane hasła zapiszecie sobie, a nie byliście wcześniej na mojej stronie. Natomiast okno szukaj. Jeżeli wpiszecie tam, nie wiem, DaSafe czy Viamat, to natychmiast pojawią wam się artykuły. Spółki węglowe rzeczywiście są dzisiaj tanie pod wieloma względami. Natomiast bardzo dużym zagrożeniem jest ogólnoświatowa mania, w zasadzie strach związany z emisją CO2, opodatkowaniem tego. Generalnie
Światowi decydenci robią, co mogą, żebyśmy odeszli na rzecz innych, dużo droższych źródeł energii. Więc obawiam się, że w efekcie korzystnych regulacji spółki węglowe mogą nie być dobrą inwestycją. Jak załamanie giełdy wpłynie na rynek Forex? Ciężko mi jest powiedzieć, dlatego że rynek Forex bazuje na derywatach. Natomiast łączna wartość derywatów, i to według ostrożnych szacunków BIST, to jest mniej więcej 1 trylion dolarów, czyli jakiś 12-krotny globalny PKB. Większość derywatów, jakieś 70%, opiewa na stopy procentowe, nad którymi póki co bankom centralnym udaje się jeszcze jako tak otrzymać kontrolę. W momencie, kiedy utracą tą kontrolę, to posypie się wartość obligacji stanowiącej główne znaczenie. I tutaj jest, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wielu rzeczy. Wczoraj rozmawiałem właśnie odnośnie wielu inwestycji z kolegą Piotrkiem Głowackim z InfoInvestor, z którym razem prowadziliśmy podobny webinar. Doszliśmy do podobnych wniosków, że nawet jeżeli uda nam się poprawnie przewidzieć pewien kierunek zmian i zarobić na kontraktach, to druga strona może niekoniecznie być wypłacalna. Czyli w teorii zarobimy, natomiast powiedzmy, czy to broker, czy to druga strona w efekcie załamania się rynku derywatów może być niewypłacalna. I to jest, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I między innymi dlaczego coraz większe pytania. Ja jeszcze raz zerknę, czy w międzyczasie jakieś nowe pytania pojawiły. Okej, w zasadzie na większość pytań już odpowiedziałem, czasami one się dublują. Dobrze, jeżeli o mnie chodzi, no to chciałem Wam serdecznie podziękować za udział w dzisiejszym webinarze. No i życzę mi, bo tymczasem oddaję głos Łukaszowi. Dziękuję Ci, trader, w imieniu całej społeczności Consilium Invest za dzisiejszy webinar. Mam nadzieję, że to w tym gronie i będziemy Cię jeszcze gościć na naszym portalu. No okej, to jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Oczywiście nagranie będzie dostępne na stronie Consilium Invest jutro w dziale zakładce Player. No i wspominam o bonusie, wystarczy się zgłosić na mail, który podałem, support@consiliuminvest.pl z hasłem bonus i przyznamy Państwu dostęp dwutygodniowy, bezpłatny do naszych usług. Także dziękuję wszystkim, dziękuję trader jeszcze raz za fenomenalny wykład, no i widzimy się przy okazji kolejnych webinarów. I życzę wszystkim powodzenia na rynkach jutro i w kolejnych tygodniach. Proszę pamiętać, aby raczej zrezygnować z handlu, który za pozycji, które miałoby zostać na weekend, bo może się to skończyć tragicznie. Dziękuję wszystkim, do usłyszenia. Panie Tomaszu, myślę, że do jutra 24 spokojnie może Pan pisać. Dziękuję. Do usłyszenia.